Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zaczynają się słoneczne dni, także magazynisko napięciowo niedługo będzie wiecznie naładowany. Także troszeczkę będę go teraz docierał. Dzisiaj, może nie teraz, tylko podpiąłem auto elektryczne i mamy w tym momencie, słuchajcie, pobór jest z magazynu dokładnie 2300 W. Tutaj nam leci 97-98 amper, tak pokazuje, około 100 amper. Także ciekawy jestem, jak się będą te przewody zachowywać, bo dawno nie było takich mniej więcej obciążeń. Przypominam, że tu jest magazyn energii Lithia po 4 24V i 15 kWh. Tutaj mamy 6 baterii po 100 Ah 25,6V, czyli razem jest 600 amperogodzin połączone równolegle i takie, słuchajcie, 100 amper nie robi na nim wrażenia, bo możecie sobie 100 amper podzielić na 6, czyli z każdego mniej niż 20 amper leci. Tutaj nigdy nie będzie tak równiutko leciało, ten pierwszy pająk zawsze podciąga więcej, ten drugi z tego drugiego, troszeczkę z tych dwóch jest mniej podciągane, z racji chyba tego, że po prostu dłuższa linia i tam sobie szybciej pobiera, nie wiem. Tak obserwuję i tak to po prostu wygląda, a najbardziej mnie ciekawi po godzinie, po dwóch godzinach, jaką temperaturę osiągnie Hebel, który jest tam na dole, bo tutaj jest na minusie zawsze najcieplej. Przypominam, tutaj Hebel jest, jak się uda, to Hebel jest cały mosiężny. Także nie powinno być tutaj problemu z temperaturami. Czyli zobaczymy jeszcze tak za godzinkę. Przyjdę, sprawdzę termowizją, czy się grzeje, czy się nie grzeje, jak to wygląda. No i zobaczymy, ile dokładnie wyjdzie kilowatogodzin. To zobaczymy oczywiście na... Bo jest noc, nie? Żeby nie był. Noc jest. Kangur się podpiął i tu ładujemy. Słuchajcie, lecimy, ale te LEDy odbijają, nic nie widać, ale jest zapięte 10 amper, na razie 0,3 kWh. Ładuję elegancko i no, przy okazji mi się jeszcze zapisuje, bo tu nie miałem kiedyś takiej ładowarki, tylko która nie pamiętała, na liczniku tutaj na zamelu. Także na off-gridzie widać, ile idzie całościowo z off-gridu, a bezpośrednio na tym gniazdku do auta elektrycznego idzie 2200. To nam się oczywiście tutaj, zobaczcie, bardzo ładnie słupeczek rośnie i zapisuje. Także zaczynam pomału korzystać z off-gridu w większej części, bo tego słońca ma być. Także ładuję wszystko w elektryka. No dobra, tu się ładuje. Zobaczymy na godzinę, może za dwie tu przyjdę, zobaczę, jak to wygląda. Podepniemy termowizję. Taka ciekawostka. I dochodzi półtorej godziny pracy. Słupki nam rosną zużycia. Także wystartowane było jakieś 14 po 18, jakoś tak. Także tutaj nie doszło do 2 kW zużycia. Tu jest co godzinę słupeczek. Lecimy już 103-104 ampery, się w domu tam jeszcze inne oświetlenia pouruchamiały, także ciągnę. Będę ciągnął do 25 V. Tu jak się pojawi 25 V, zakończę wtedy. No i tak pi razy drzwi po tych słupeczkach godzinowych wyjdzie, ile wyciągnąłem kilowatogodzin z tego magazynu. On nie był nabity do pełna. Dzisiaj było tego słońca coś 12 kWh w niego weszło. Pełno na pewno nie był nabity, ale do 25 rozładuję. Jutro i tak ma być ładny dzionek, chyba że mi elektryka braknie. Raczej nie powinno, bo elektryka powinno z jakiś, powiem wam, nie wiem, ile powinno wejść. Z 9 kWh. Jakoś tak, teraz się jego zasięg pomału zaczyna zwiększać, bo na zewnątrz jest po plus 15, bateria cieplejsza, to od razu zużycie mi spadło z 20 kWh na 15 kWh na 100 km. Także co? Zobaczmy pierwszy test z termowizją.
No i lecimy z termowizją. Jak widać, po całości najbardziej czerwony chyba jest ten przedłużacz. Tam jest przewód 1, 2 kW ponad przez niego idzie, także no, wydaje się gorący, tylko tutaj mamy kwestię tła. Ale ma 31 stopni, także jest lekko ciepły, no. Idzie na swojej granicy, ale bardzo ciekawie to wygląda. To jest tak dzisiaj na sztukę rzucone, po prostu i pod kontrolą, że tak powiem, nie, że zostawię i sobie pójdę. Ale to co najważniejsze, słuchajcie, przewody, przez które leci teraz 100 amper, 35 tutaj są, one mają 30 stopni, widzicie, skacze tutaj ta czerwona kropeczka, 30 stopni, a hebelek, najbardziej newralgiczny punkt programu, zobaczcie, 31 stopni na wylocie, tutaj ciężko wcelować, nie ma, nie grzeje się, elegancko wszystko się zachowuje, baterie zimniutkie, także cisnę dalej, zobaczymy co później będzie, ale mi się wydaje, że raczej nic być nie powinno. No i miałem jechać do 25 V, ale było 25,1, już zaczyna się podnosić z tego powodu, że słuchajcie, 4,5 godziny testu minęło, ale się nie spodziewałem. Ładowarka mi zaczyna w aucie zwalniać, nabiłem. Także o, może tak, ile już zostało nabite, zacznijmy od tego. I zobaczcie jak ładnie, 10 kWh, pewnie tam jeszcze tam z haczyczkiem taki małem. Poszło w samo auto elektryczne 10 kWh, coś tam troszeczkę więcej tej energii poszło. A tutaj możemy, o, jeszcze mi się, licznik mi się zresetował z tego wszystkiego. Ja tu mam słabe Wi-Fi i czasem, o widzicie dwa, jak tu stoję i się plątam, to mi się liczniki resetują, po prostu one zaraz znajdą z powrotem Wi-Fi. No niestety, tak, taki urok bunkra, ale nic. Ważne, że poszło, wiecie, ważne, że poszło 10 kWh z magazynu. Ja go mówię, że chyba 11 coś wsadziłem albo coś takiego. O, już się obudził. No, mówiłem, że zaraz, o. Nie ma, za chwilę się pojawia, już sobie leci. Tutaj jeszcze widzę, tak wstaje ta ładowarka na 2 kW, spada na 1,7. Jeszcze sobie chyba tą baterię tam ubija, że tak powiem, ale już to będę rozłączał, bo tu nie ma co siedzieć. Nie wiadomo ile, bo jak widzicie, o, zobaczcie, dzisiaj normalnie średnio to jest tak, o, 4-3, jak pompa ciepła jeszcze była, to tak po 4 kWh szło z off-gridka. A jak pompa ciepła już nie szła, tylko samo oświetlenie i inne takie rzeczy, no co jest. Popatrzcie tu, ja go próbuję kliknąć, on ma mnie daleko gdzieś, no i nie będzie działał. Co jest? No i się zawiesił. Dobra, nieważne. Ponad 12 kWh, także no mówię, 10 tam, 10,5 kWh zostało wyciągnięte teraz na teście, no ogólnie. No i ciśnięte było tak, 100 amper cały czas się trzymało, ale jak sami widzicie, układ 24 V, no niestety, to nie jest to co tutaj, jedno za mną, drugie tutaj o sobie pracuje, prawda? Ewesik sobie leci, tutaj mamy high voltage, ponad 300 V teraz jest na baterii. No i tutaj przewody cieniutkie, a tutaj jak widzicie 100 amper, 35 dają radę, bo nic się nie zagrzało, nie zagotowało, nic się nie stopiło, tam 30 stopni czy tam parę, no tam nawet niech będzie 40 stopni na heblu, to dla niego, że na nim żadnego wrażenia nie robi, bo to się normalnie bierze ręką, dotyka i nie ma problemu. Ale już w tym Leafie po 4 fajnie się tą energię gromadzi, mówię, ja polecam takie właśnie. Takiego pająka nie polecam, bo komuś się tam podoba, nie podoba. U mnie to ma nie ma wyglądać, tylko działać. Jak widzicie, nie ma, nic się nie grzeje, wszystko działa elegancko. Ja mam tylko tutaj dostęp do tego pomieszczenia, tutaj nikt nie ma potrzeby, żeby chodzić. I jeszcze jedna ciekawostka, jak sobie tego obserwuję, właśnie rozładowanie magazynu, bo to jest, tak mówię, tu jest jeden pająk na 4 baterie, tu mamy jedne długości przewodów i idzie, a tutaj jest po prostu większa długość przewodu i dalej kolejne dwie baterie. I na samym początku tam żarło takie 19 amper, tam 18, nie? Z tego jakieś 14, to by tam przeliczył, prawda? Ale jak już z tamtych zżarło trochę więcej, teraz pod koniec ładowania, to już z tamtych ciągu około 16, a z tych zaczęło wyciągać 19. To się później wszystko zbalansuje, bo to jest w układzie równoległym,
Także tutaj nie ma problemu, to się wszystko fajnie wyrówna. Ale ciągnąc nawet 130 amper, ja te baterie nic nie czują. One będą 30 amper będą oddawały, nic im nie będzie, bo to jest właśnie na spokojnie. Dlatego ja wolę mieć, że tak mówię, 2, 4, 6 takich pojedynczych baterii, jak jedną dużą, która ma tam 200 amper, no i tam się to w środku kisi. A tutaj sobie na spokojnie to pracuje i to zawsze można powiększać sobie. No na spokojnie, pomalutku, prawda? Kiedy raz kupić jedną baterię, później drugą, trzecią i podłączamy sobie cały czas to równolegle, albo sobie robimy później to szeregowo. Tylko jest problem, bo nie ma dalej balanserów do baterii 24V. Coś w tym temacie zaczynamy kombinować, ale na razie ciężko to idzie. No zobaczymy, może się uda. Ale na razie nie ma. I jest problem z łączeniem właśnie takiego układu na 48. I może będzie okazja, że będzie ten układ spięty w 48 i pokażę Wam, jak się te baterie rozjeżdżają. A może nie będą się jednak rozjeżdżać? No zobaczymy, nie? Bo wiele osób mówiło, że to się nie rozjeżdża. Ja tylko jeden test zrobiłem na początku, będąc niedoświadczonym, ale nie jestem jakiś nie wiadomo jak doświadczony, ale już wiem, co obserwować na tych bateriach. A teraz mając 6 baterii, czyli będę miał 3 pary. No jeszcze nie mam, ale tak jak mówię, taki może będzie plan, nie? Będę miał 3 razy po 48 i różnych też firm. Ja je tutaj sobie ładnie firmami poukładam. Od tutaj też było, że no, tej może być tam zimno, ściany, tej coś obłożymy z tej, z tamtej, tym piankami, także będą miały taką samą temperaturę. Albo z drugiej strony powiem Wam, nie będę obkładał, tylko zostawię, bo ta jest od ściany, ta jest od ściany, ta jest od tutaj, troszeczkę dwie są od ściany. W miarę takie same będą miały warunki. No i zobaczymy, nie? Ile będzie 48, 48, 48. I ja tutaj za dużo nie muszę kombinować, słuchajcie, bo tutaj wystarczy zostawić tego minusa, jak widzicie. Zobaczcie. To zostawiamy. To rozpinamy. Przepinam tego minusa tutaj, czyli mamy przejście. Jeden przewód mi zostaje, a drugim sobie tutaj już lecę do pająka. I mam 48. Nawet nie mógł się z miejsca tych baterii ruszać. Przerabiam ten układ na 48, robię raz 48, drugi raz, trzeci raz 48 i taka dalej zabawa, tylko już tu musi wisieć falownik 48V, ale jaki to będzie falownik, to się okaże jak przyjdzie, bo na razie dużo obiecują, ja falownika nie widzę. Będzie falownik, wy zobaczycie, także zabawy będzie jeszcze co niemiara, testów, innych rzeczy. Jeszcze u Geekbuya widzę, mają fajne baterie, to może jeszcze ze dwie by na testy przetargał, także niech sobie będzie 8, 20 kWh w lichwa po 4, a czego nie? Jest miejsce, to zobaczymy, bo ta szafa tutaj na razie stoi, ale tylko jest na testach, to nie jest moje, to jest, że tak powiem, wypożyczone do mnie i też jest plan tą szafę przerobić na niskonapięciowe, na 48V, bo tutaj są moduły. 10 modułów u Tesli, każdy ma 22V, czyli spinamy je równolegle, później to po dwa równolegle, szeregowo, grubsze przewody oczywiście wypuszczamy i możemy podpinać 48 i można zrobić z takiej szafy te 48 na modułach Tesli bez problemu, także jest plan z Hubertem, na razie nie ma czasu, szafa stoi, to używam i o, może tak, przy okazji Wam jeszcze pokażę, że ja już praktycznie, jak będzie dalej tak świeciło, no to jak się pogoda utrzyma, to praktycznie bez sieci będę pracował. No, coś tam będę podbierał, nie, ale bo sobie lecę elegancko. Zobaczcie, ja sobie teraz bardzo ładnie lecę na baterii. I baterii mam jeszcze 83%. Dzisiaj baterię super naładowało. Bardzo ładne słoneczko było dzisiaj, zobaczcie. 50 kWh z PV-ki. Z sieci pobrałem 0,5 kWh, do sieci poszło 1,7, bo ograniczenie tutaj mam 25 A, także jak mocniej dmuchnęło, to musiało w sieć pobrać. No ale zobaczcie, rozładowanie baterii 7A, do baterii poszło 27 kWh i ogólnie zużycie mam 27 kWh, no bo na razie jest fajna pogoda. Dobra, słuchajcie, coś by tu podsumować mniej więcej, bo ja się znowu rozgadam. Ładuje nam się elektrycznie, zaraz zobaczymy jeszcze, będzie powinien ładować. A już zwalnie coraz bardziej. Trzeba go rozpinać, 1500 W, także już taka końcówka. Jak to mówią, nie ładować do pełna, tylko
tylko że ja codziennie rano i tak odpalam i jadę, bo dzieciaki wiozę do szkoły, także to nie przeszkadza, że go do pełna naładuję. On tam przez noc parę godzin postoi i od rana już jest używanie. Także jaki morał z tego odcinka? Taki, że ładowałem auto elektryczne i chciałem wam pokazać, jak to działa. Taki morał, po prostu u mnie. Dało radę, 100 amper dało radę, niestety 24 volty to jest ograniczenie, jak widzicie, 2,5 kW. No nie poszaleję tym w domu. Ja mam oświetlenie i nadam pierdoły, ale przyszłoby jakiś czajnik, piekarnik, coś tam podpiąć, dwa urządzenia naraz i tyle jej. Przepraszam. Falownik się resetuje, dziękuję, do widzenia. 48 V już bardziej, no na dejaku trzyfazowym jeszcze to porozbija, prawda? Ale to dalej jest mało, to dalej jest mało. No jednak wysokonapięciowy to ja sobie wszystko włączam, co tam idzie. 30 kW tam przesadzam, ale 15 kW sobie zapinam i leci. Tylko nie wiem, co bym musiał podłączyć na te 15 kW. Najwięcej to chyba miałem w piku 10, co był elektryk i wszystko powłączałem w domu, co się tylko dało, żeby test zrobić. A tak nie, tak to maksymalnie mówię, do 7 idzie i to chwilowo. Dobra, bo się rozgadam niepotrzebnie. Słuchajcie, bawcie się dobrze, bawcie się bezpiecznie. Nie popełniajcie moich błędów, to będzie dobrze. Ja to powiem wam dzisiaj tak na spontana, ten odcinek zrobiłem. Mam nadzieję, że się do czegoś przydało. Bardzo fajnych jeszcze parę mam odcinków, filmów w głowie ciekawych, ale na razie inne roboty są. A jeszcze pożyjemy, także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło. Cześć. O, miało być tak, a wyszło tak. Dobra, rozpinamy.